Orędzie 274 Kurakao, wyspy Antyle, 29 września 1983 roku. Święto świętych archaniołów Michała, Gabriela i Rafała. Rola aniołów. Dziś Kościół obchodzi święto archaniołów Michała, Gabriela i Rafała. To także wasze święto, umiłowani synowie. Aniołowie pana mają bardzo ważną rolę do spełnienia w moim zwycięskim planie. Oto ich zadanie. Pod moimi rozkazami toczą straszliwą walkę przeciwko szatanowi i wszystkim złym duchom. Ta walka toczy się przede wszystkim na poziomie duchów. To walka przemyślana. Realizowane są w niej doskonale plany dwóch wielkich wodzów, stojących do siebie w opozycji, niewiasty obleczonej w słońce i czerwonego smoka. Zadanie świętego Gabriela polega na przyoblekaniu was mocą samego Boga. Zwalcza on najbardziej niebezpieczną zasadzkę szatana, polegającą na osłabianiu was, doprowadzaniu do zniechęcenia i zmęczenia iluż z was zatrzymało się na drodze uczynionego mi poświęcenia z powodu tej ludzkiej słabości. Słabość ta prowadzi was do zwątpienia, do niepewności, do strachu i zamieszania. Taka jest pokusa, którą atakuje was mój przeciwnik, aby was unieszkodliwić, uczynić zamkniętymi w sobie, skoncentrowanymi na własnych problemach i niezdolnymi do prawdziwego apostolskiego porywu. Zadanie archanioła Gabriela polega na udzielaniu wam pomocy we wzroście ufności przez przeoblekanie was mocą Bożą. Każdego dnia prowadzi was drogą odwagi, zdecydowania, wiary heroicznej i czystej. Zadanie świętego Rafała polega na wylewaniu balsamu na wasze rany. Ileż razy udaje się szatanowi zranić was grzechem i wciągnąć w podstępne zasadzki. Daje wam odczuć ciężar waszej nędzy, niezdolności, słabości i zatrzymuje was na drodze waszego doskonałego daru. Wówczas święty Rafał spełnia swoje zadanie. Towarzyszy wam na wytyczonej przeze mnie drodze i daje środki leczące was z wszystkich duchowych chorób każdego dnia umacnia wasze kroki, pomaga by nie było wahania we waszych postanowieniach i czyni bardziej odważnymi wasze akty miłości i apostolstwa. Dzięki niemu bardziej zdecydowane stają się wasze odpowiedzi na moje pragnienia, a wasze umysły bardziej uważne na mój matczyny plan. Toczycie waszą bitwę umocnieni jego niebiańskim balsamem. Zadanie świętego Michała polega na bronieniu was przed strasznymi atakami szatana skierowanymi przeciwko wam. W tych czasach celem wyjątkowo wściekłych i okrutnych ataków mojego i waszego przeciwnika stają się moi umiłowani synowie, którzy przyjęli moje zaproszenie i poświęcili się niepokalanemu sercu oraz wszystkie moje dzieci które wstąpiły do mego zwycięskiego zastępu. Szatan atakuje Was w sferze duchowej wszelkiego rodzaju pokusami i namowami, aby Was doprowadzić do zła, zdezorientować, zrodzić zwątpienie i zniechęcenie. Często używa swojej ulubionej broni, którą jest diabelska namowa i pokusa nieczystości. Podstępnie Was atakuje, i często usiłuje wystawić na niebezpieczeństwo. Nawet fizycznie nastaje na wasze życie, na waszą prawość. Archanioł Michał, patron Kościoła powszechnego, interweniuje swą wielką mocą i wkracza do walki, aby was wyzwolić od szatana i jego niebezpiecznych sideł. Dlatego zachęcam was do wzywania Jego opieki przez codzienne odmawianie krótkiej, ale jakże skutecznej modlitwy egzorcyzmu, ułożonej przez papieża Leona XIII. Aniołowie pana mają więc wielki wpływ na przebieg walki, która właśnie się toczy. Powinniście zawsze pamiętać o ich bliskości. Spełniają cenne i niezastąpione zadania. Są przy was, aby prowadzić tę samą walkę dodają wam sił i odwagi, leczą liczne rany, bronią od złego i wraz z wami stanowią najmocniejszą część zwycięskiego zastępu, znajdującego się pod rozkazami niebieskiego Wodza.